Będziemy dziś rozważać wiele aspektów owego przejścia przez wody Morza Czerwonego i wodę chrztu, ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z upadku do życia chwały. Trzeba nam pamiętać, że nasze przejście przygotował nam Jezus Chrystus przez paschalną tajemnicę męki, śmierci i swojego zmartwychwstania. Obrzędy liturgii Wigilii Paschalnej obejmują liturgię światła, liturgię słowa, liturgię chrzcielną i liturgię eucharystyczną. Zmartwychwstały Pan będzie nas karmił swoim prawdziwym eucharystycznym ciałem. Kapłan wraz z asystą uda się przed Kościół, gdzie dokona się poświęcenie ognia i świecy paschalnej. Następnie podczas procesji celebrans trzykrotnie zaintonuje światło Chrystusa, na co wszyscy zgromadzeni odpowiemy: Bogu niech będą dzięki. Po ukazaniu paschału po raz drugi na środku kościoła od niego odpalają ministranci, którzy przekazują płomień kolejnym osobom. Rozpoczynamy liturgię Wigilii Paschalnej. Stojąc i trzymając zapalone świece, przyjmijmy pełne radości orędzie paschalne ku czci Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego. Pan Bóg wprowadził swój naród przez pustynię do ziemi obiecanej za przewodem słupa ognistego. My wszyscy od dnia chrztu świętego pielgrzymujemy do Królestwa Niebieskiego drogą, którą oświetla nam Chrystus. Kto za Nim idzie, nie zginie w ciemnościach. Podziwiając jasność płomieni świecy i radując się ze zmartwychwstania Chrystusa, wysłuchajmy uroczystego orędzia paschalnego. Weselcie się już zastępy aniołów w niebie. Weselcie się, słudzy Boga, niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. Raduj się, ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem, a oświecona jasnością Króla wieków. Poczuj, że wolna jesteś od mroku, co świat okrywa. Zdobny blaskiem takiej światłości, raduj się, Kościele Święte, Matko nasza. Ta zaś świątynia niechaj zabrzmi potężnym śpiewem całego ludu. Zgasimy świece i usiądziemy. Będziemy słuchać teraz słów Boga skierowanych do nas przez czytania ze Starego i Nowego Testamentu. Drodzy bracia i siostry, po uroczystym rozpoczęciu Wigilii Paschalnej w pokoju serca słuchajmy teraz Słowa Bożego. Rozważajmy, jak to Bóg w minionych czasach wybawił swój lud i jak w końcu zesłał nam swojego Syna jako Odkupiciela. Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie dał nam nowe życie. Módlmy się, aby Pan Bóg dał nam pełny udział w paschalnym dziele zbawienia. Czytanie z Księgi Rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezludna i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł: niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg, widząc, że światłość jest dobra, oddzielił ją od ciemności i nazwał Bóg światłość dniem. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
bardzo wielki, odziany w majestat i piękno, światłem okryty jak płaszczem. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty jesteś godny podziwu w swoich dziełach. Spraw, niech wszyscy przez Ciebie odkupieni zrozumieją, że wspaniałe było dzieło stworzenia świata, a jeszcze wspanialsze jest dzieło zbawienia, które się dokonało przez wielkanocną ofiarę Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan rzekł do Mojżesza: czemu głośno wołasz do mnie? Powiedz Izraelitom, niech ruszają w drogę. Ty zaś podnieś swą laskę i wyciągnij rękę nad morze i rozdziel je na dwoje, a wejdą Izraelici w środek morza na suchą ziemię. Ja natomiast uczynię upartymi serca Egipcjan tak, że pójdą za nimi. Wtedy okażę moją potęgę wobec Faraona, całego wojska jego, rydwanów i wszystkich jego jeźdźców. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Śpiewajmy Panu, który moc okazał. Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, gdy konia i jeźdźca pogrąży w morskiej toni. Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, Jemu zawdzięczam moje ocalenie. On Bogiem moim, uwielbiać Go będę. Módlmy się. Boże, Ty w świetle Nowego Testamentu objawiłeś znaczenie cudownych wydarzeń dawnych czasów. Morze Czerwone jest znakiem zdroju Chrztu Świętego, a naród wyprowadzony z niewoli zapowiedział tajemnicy ludu chrześcijańskiego. Spraw, aby wszystkie ludy przez wiarę osiągnęły udział w godności narodu wybranego i odrodziły się w Duchu Świętym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Nie lękaj się, Jerozolimo, bo małżonkiem Twoim jest Twój Stworzyciel, któremu na imię Pan Zastępów, Odkupicielem Twoim, Święty Izraela. Nazywają Go Bogiem całej ziemi. Zaiste, jak niewiastę porzuconą i zgnębioną na duchu, wezwał Cię Pan. I jakby do porzuconej żony młodości mówi Twój Bóg. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś. Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś i nie pozwoliłeś mym wrogom naśmiewać się ze mnie. Panie mój Boże, z krainy umarłych wywołałeś moją duszę i ocaliłeś mi życie spośród schodzących do grobu. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, dla chwały Twojego imienia pomnażaj potomstwo obiecane praojcom ze względu na ich wiarę. Niech przez łaskę Chrztu Świętego wzrasta liczba Twoich przybranych dzieci,
aby Kościół widział, że to, czego oczekiwali święci Starego Przymierza, spełnia się w naszych czasach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Będziecie czerpać ze zdrojów zbawienia. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu zaufam i bać się nie będę. Pan jest moją pieśnią i mocą, i on stał się moim zbawieniem. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, jedyna nadzieja świata, Ty głosem proroków zapowiedziałeś misteria, które spełniają się w naszych czasach. Umocnij łaskawie pragnienia oddanego Ci ludu, bo tylko z Twojego natchnienia pochodzi wzrost cnót Twoich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Czytanie z Księgi proroka Ezechiela. Pan skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy, kiedy dom Izraela mieszkał na swojej ziemi, wówczas plugawili ją swym postępowaniem i swymi czynami. Wtedy wylałem na nich swe oburzenie z powodu krwi, którą w kraju przelali, i z powodu bożków, którymi go splugawili. I rozproszyłem ich pomiędzy pogańskie ludy i rozpierzchli się po krajach. Osądziłem ich Boga żywego, pragnie moja dusza. Boga żywego, pragnie moja dusza. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja Boga pragnie, Boga żywego. Kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże? Módlmy się. Boże, niezmienna potęgo i wieczna światłości, wejrzyj łaskawie na sakrament całego Kościoła i w pokoju prowadź dzieło zbawienia ludzkości według swoich odwiecznych zamiarów. Niech cały świat ujrzy, że podnosisz upadłych, odradzasz słabych i wszystko wraca do pierwotnej nieskazitelności. Dzięki Chrystusowi, od którego wszystko pochodzi, który żyje i króluje na wieki wieków. Ty sprawiasz, że ta najświętsza noc jaśnieje blaskiem zmartwychwstania Pańskiego. Wzbudź w Twoim Kościele ducha dziecięctwa, którego otrzymaliśmy na chrzcie świętym, abyśmy odnowieni na duchu i ciele służyli Tobie z całkowitym oddaniem.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani, po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobno do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. Alleluja, 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 alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry. Bo Jego łaska trwa na wieki. Niech dom Izraela głosi Jego łaska na wieki. Prawica Pana wzniesiona wysoko, prawica Pańska moc okazała. Nie umrę, ale żyć będę i głosić dzieła Pana. Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. Alleluja. Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy minął szabat, Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Salome nakupiły wonności, żeby pójść namaścić Jezusa. Wczesnym rankiem, w pierwszy dzień tygodnia, przyszły do grobu, gdy słońce wzeszło, a mówiły między sobą: kto nam odsunie kamień z wejścia do grobu? Jak już dobrze zdążyliście mnie poznać i wiecie, że często współpracuję z osobami z niepełnosprawnościami. I kiedy byłem w Krakowie, moja dobra jeszcze znajoma z czasów szkoły, która pracuje w szkole, czy pracowała w szkole dla osób z zaburzeniami wzroku i niewidomymi, zaprosiła mnie kiedyś właśnie na takie jej zajęcia z grupą dzieci, w zasadzie to była już szkoła średnia, właśnie z osobami niewidomymi. I kiedy tak z nimi rozmawiałem i tak zadałem takie proste pytanie. Co takiego jest najtrudniejsze w poradzeniu sobie jako osoba niewidoma? I odpowiedział taki chłopak, który widział. Normalnie widział, ale w pewnym momencie gdzieś jego wzrok się pogorszył i stracił wzrok. I mówi: no słuchaj, no najgorzej to jest pogodzić się z ciemnością. I takie prosta odpowiedź, no to oczywiste, nie? Że kiedy nie widzimy, no to najgorzej jest pogodzić się z ciemnością. I moi drodzy, ciemność taka jest. Że ciemność jest trudna. Ciemność nas przeraża nawet w pewnym stopniu. Kiedy sobie wyobrażamy może, czy w ogóle jak w kulturze jest przedstawiany, nie wiem, koniec świata na przykład, nie? To jest, że to będzie ciemność. Nie? Chociażby Apokalipsa też nam mówi o ciemności, która ma przyjść. No i ciemność taka jest właśnie, że ciemność jest straszna. No i taki jest właśnie świat.
Najmilsi, z pokorą wzywajmy nad tą wodą łaski Boga, Ojca Wszechmogącego, aby ci, którzy przez chrzest narodzą się do nowego życia w Chrystusie, zostali włączeni do grona przybranych dzieci Bożych. Módlmy się także za wszystkich, którzy zostaną ochrzczeni w tę noc zmartwychwstania na całym świecie. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Święty Michale, módl się za nami. Teraz kapłan dokona błogosławieństwa wody chrzcielnej. Następnie na jego wezwanie wyrzekniemy się wszystkiego, co nas oddala od Boga, po czym zostaniemy pokropieni tą wodą. Boże, Ty niewidzialną mocą dokonujesz rzeczy niezwykłych przez sakramentalne znaki. Ty w ciągu dziejów zbawienia przygotowałeś wodę przez Ciebie stworzoną, aby wyrażała łaskę Chrztu Świętego. Na początku świata Twój Duch unosił się nad wodami, aby już wtedy woda nabrała mocy uświęcania. Boże, Ty nawet w wodach potopu dałeś nam obraz odrodzenia, bo ten sam żywioł położył kres występkom i dał początek cnotom. Boże, Ty sprawiłeś, że synowie Abrahama przeszli po suchym dnie Morza Czerwonego, aby naród wyzwolony z niewoli Faraona stał się obrazem przyszłej społeczności ochrzczonych. Drodzy bracia i siostry, przez misterium paschalne zostaliśmy w sakramencie chrztu pogrzebani wespół z Chrystusem w Jego śmierci, aby razem z Nim wkroczyć w nowe życie. Po ukończeniu 40-dniowego postu odnowimy przyrzeczenia Chrztu Świętego, w których niegdyś wyrzekliśmy się złego ducha i jego spraw, a przyrzekliśmy służyć Bogu w świętym Kościele katolickim. A zatem pytam każdego z was, czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował? Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzysz w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, a naszego Pana narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas odrodził z wody i z Ducha Świętego i który udzielił nam odpuszczenia grzechów, niech nas strzeże swoją łaską w naszym Panu Jezusie Chrystusie na życie wieczne. Odnowiliśmy w sobie łaskę Chrztu Świętego, przez który zostaliśmy w Chrystusie wskrzeszeni do nowego życia. Teraz zmartwychwstały Pan zaprasza nas na swoją uczczę paschalną. W sakramentalny sposób dokona się w tej ofierze przejście Chrystusa przez śmierć do życia, którego i my jesteśmy uczestnikami. Pełni radości składajmy Bogu Ojcu dzięki za dar zmartwychwstania Chrystusa i naszego w nim udziału przez chrzest i Eucharystię. Odmówimy teraz modlitwę wiernych, po której będziemy uczestniczyć w liturgii eucharystycznej.
Podczas tej mszy świętej modlimy się w następujących intencjach. Ksiądz Marek modli się w intencji dziękczynnej za wszelkie łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Bożeny z okazji urodzin. Ksiądz proboszcz sprawuje tę Eucharystię w intencji parafian. Ja modlę się o zdrowie dla Joanny. Pozostali księża modlą się w intencjach własnych. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Thank you.